Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 25 listopada 2021 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, ufajcie Jezusowi. On jest waszym jedynym i prawdziwym Zbawicielem. Otwórzcie serca i przyjmijcie Jego Ewangelię. Ludzkość chodzi ślepa duchowo, ponieważ ludzie oderwali się od prawdy. Mój Jezus to prawda absolutna Ojca. Słuchajcie Go. Będziecie prześladowani z powodu waszej wiary. Szukajcie sił w modlitwie i w Eucharystii. Ja jestem waszą Matką Bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Nie odrywajcie się od drogi, którą wam wskazałam. Oto stosowny czas na wasz powrót. Nie stójcie z założonymi rękami. Tego, co macie do zrobienia, nie odkładajcie na jutro. Bądźcie uważni. W Bogu nie ma półprawdy. Idźcie naprzód bez lęku. Cokolwiek się wydarzy, zawsze trwajcie przy prawdzie. Przyszłość Kościoła, mojego Jezusa, zaznaczą wielkie prześladowania i będzie wielu męczenników. Nie zapominajcie, to niebo jest waszym celem. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.